Chwała Bogu. Jest to dla mnie niezmierny przywilej, że mogę stać przed wami, drodzy bracia i siostry, i wiecie, że stoję tu z drżeniem, gdyż zdaję sobie sprawę z tego, że zdam sprawę przed Bogiem za to, czy mówię o Nim prawdziwie, czy fałszywie. Dlatego skłońmy głowy, chciałbym się pomodlić. Ojcze nasz, Boże niebiański, tak chcemy do Ciebie przychodzić, Panie, bo Ty sam się objawiasz swemu ludowi przez moc Ducha Świętego. I Panie, pragniemy Ciebie znać, jakim Ty jesteś. Pragniemy Twojego działania wśród nas. Pragniemy żyć w prawdzie i świetle, aby nieść prawdę i światło dla tego świata, który żyje w kłamstwie i ciemności. O Panie, usuwaj. Usuwaj wszystko, co jest fałszywego, co jest imitacją, co nie jest Ciebie, Panie. Proszę Ciebie o to dla mnie, dla mojego życia i dla nas, jako Twojego Kościoła. Prosimy Ciebie, Ojcze, przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Pozwólcie, że zacznę pewną pieśnią. Mam nadzieję, że część z was zna. Na tygodniach ewangelizacyjnych ona była śpiewana, więc mam nadzieję, że dołączycie do mnie, ale chciałbym, żebyśmy ją zaśpiewali. Kim on jest? Z ogniem w swoich oczach. Kim on jest? Z mieczem w ręku swym. Kim on jest? Stąpa pewnym, mocnym krokiem, by powieść nas zwycięstwa czas, by dokończyć Twój bieg. Kim on jest? On jest lwem, on jest barankiem. On sługą jest i królem też. Uzdrowicielem, wojownikiem. On jest początkiem, końcem też. On Jezus, Jego Królestwo wiecznie trwa. Poprosiłem Dawida, żeby zostawił ten refren. O czym śpiewaliśmy? O tym, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus jest lwem i barankiem. Kiedy zaczniemy się zastanawiać nad tym, to są przeciwności. Jak to może być? Jak to może być, że on jest lwem i jest barankiem? Jak to jest, że on jest sługą i królem? Jest uzdrowicielem pełnym miłosierdzia i jest wojownikiem pełnym odwagi i takiego uporu, odwagi jak wojownicy. On jest początkiem, końcem też. On, Jezus, Jego Królestwo wiecznie trwa. Kiedy otrzymałem temat właśnie, kim On jest, od razu ta pieśń mi się nasunęła. Kiedy zacząłem zastanawiać się nad tym, zobaczyłem, że jedynie Duch Święty może nam objawić, kim On jest. Bo po ludzku nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Jak On może być królem królów, a zarazem sługą? On przyszedł na tą ziemię i objawił się jako sługa. Ale to nie znaczy, że przestał być królem królów.
Niestety ludzie nie uznali go jako króla królów. I dlatego dla większości Żydów został wydany sąd. Tylko nieliczni nawrócili się. Poznali go jako króla królów, jako Syna Bożego. Pamiętajmy też, że Duch Święty objawia nam, kim jest Bóg, ale zawsze, aż do końca, nasze poznanie będzie cząstkowe. Myślę, że znamy ten fragment z listu do Koryntian, tam apostoł Paweł właśnie mówi, że nasze poznanie jest cząstkowe. Musimy w tym mieć pokorę. Że nasz Bóg jest ponad nasze zrozumienie. Nigdy nie będziemy w stanie Go objąć naszym rozumem. A niestety wielokrotnie tak się dzieje. Że mamy taką pewność i jakby taką gdzieś pychę, że ja wiem, kim jest Bóg i teraz tu w tym miejscu prawdziwy Bóg jest zgłoszony, a w tamtym miejscu nie jest prawdziwy, bo my mamy prawdziwą teologię, my mamy prawdziwe poznanie, my mamy pełnię ducha, a tamci nie mają. Drżyjmy przed Bogiem w bojaźni. Jest napisane w Ewangelii Jana, właśnie 15:26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Tak jak powiedziałem, jedynie Duch Święty może objawić nam to, kim Bóg jest. I następny fragment z następnego rozdziału. Ewangelia Jana, 16 rozdział, od 13 do 15. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. To jest niesamowita obietnica. Niesamowita obietnica, ale też w nas wprowadza w uniżenie przed Bogiem, bo wiemy, że bez Jego łaski, bez Jego Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie Go pojąć. Pomyślmy o faryzeuszach, którzy znali Torę, Pisma na pamięć. Oni to mieli w jednym palcu, a pomimo tego nie poznali Boga. Nie poznali Boga w Jezusie Chrystusie, dlatego też nie znali Ojca, jakim On jest. Więc niewiedza, nie wiem, szkoły biblijne jakieś, ale poznanie Jezusa przez łaskę Ducha Świętego. Ale czy tego pragniemy? Czy pragniemy Boga znać, jakim On jest? Bo diabeł robi wszystko, żeby w naszym życiu, w naszych sercach stworzyć fałszywe wyobrażenie Boga. Niestety, patrząc na historię świata, historię Kościoła, zdarzało się to bardzo często. Nie mówię o niewierzących, mówię o tych, którzy biorą Słowo Boże, ale tylko wyciągają to, co im się podoba. Stworzyli swoje wyobrażenie Boga. Tak jak czytamy w Rzymian, że mając możliwość poznania Boga, odrzucili Go i dlatego Bóg poddał ich na niecne pożądliwości. Boża kara spotyka takich ludzi. A niektórzy, wiedząc, że są pewne zasady moralne, pewne
jakby Boże oczekiwania względem nich, czy tego Boga wyobrażonego, czy prawdziwego, ale po prostu olewają to całkowicie i idą w lewo. Po prostu nie przejmują się niczym, skupiają się na sobie samych i żyją dla siebie. Ale tak naprawdę i ci ludzie, którzy poszli w prawo, i ci ludzie, którzy poszli w lewo, łączą się w jedną szeroką drogę, która zmierza do piekła. A Pan Jezus chodzi pomiędzy tymi ludźmi i chwyta za ramię, próbując odwrócić w swoją stronę. Ale większość z tych ludzi odrzuca. Gdzie ty, kto mnie chce odwrócić? Ja znam mojego Boga, wiem, jaką drogą mam kroczyć i idę prosto do nieba. Niech mi nikt nie przeszkadza. Niech mi nikt nie zawraca głowy i próbuje mnie odwrócić z mojej drogi, prawej drogi. Ale ci, którzy odwracają się, doznawają spotkania twarzą z twarz z Panem Jezusem, pokutują, wyznają grzechy, doznają nowego narodzenia i Pan Jezus ich prowadzi na ścieżkę, wąską ścieżkę, którą ciężko dojrzeć. I wiecie, takie fałszywe wyobrażenie Boga, tak jak powiedziałem, w historii świata, w historii Kościoła i można powiedzieć, że wcześniej również były takie wyobrażenia. Zacząwszy od czasów Jezusa. Izraelici byli pod, czy Żydzi byli pod naciskiem, czy piętnem zwiastowania faryzeuszy, którzy dodawali różnych reguł, praw, żeby tylko ucisnąć, żeby tylko objawić ich sprawiedliwość i czuć się lepszymi od tych ludzi, którzy nie są w stanie wykonywać tego zakonu. I mówili o Bogu świętym, mówili o Bogu sprawiedliwym, ale nie odnosili tego do siebie samych tak naprawdę. Żyli w dumie, w pysze. Ale stworzyli to wyobrażenie Boga i Żydzi to przyjęli. I Żydzi żyli w strachu, lęku przed groźnym, świętym, sprawiedliwym Bogiem, który tylko czyha na to, żeby się potknąć gdzieś i ukaże swoim świętym gniewem. Faryzeusze nie czytali pism takie, jakie one są. Gdyż nie możemy się mylić, że Bóg jest inny, Bóg Starego Testamentu i Jezus Chrystus. To jest ten sam Bóg. Jeśli zaczniemy twierdzić, że to są, że Bóg Ojciec jest inny niż Jezus Chrystus, to bluźnimy i jesteśmy zwiedzeniu. Bóg jest jeden. Jezus to wielokrotnie mówi, że On nie mówi nic z siebie. Wszystko, co mówi, jest Ojca. Oni są jedno, doskonale jedno. Więc Jezus był tak samo święty, sprawiedliwy, suwerenny, jak Bóg Ojciec. W Starym Testamencie mamy więcej jakby przejawów tej sprawiedliwości, świętości. Jak się czyta o tym, jak Bóg nakazywał wybicie wszystkich z narodu. Dla nas, którzy czytamy wiele o Jezusie, myślimy, no to jest inny Bóg, ja nie potrafię w to wierzyć, że to jest ten sam Bóg. Kiedy ostatnio czytałem historię o Achanie, wyobraźcie sobie taką sytuację, na przykład w naszym zborze. Bóg zaczyna działać w niesamowity sposób i nagle coś się urywa. I modlimy się, nie rozumiemy, a Bóg mówi, grzech jest wśród was.
Ja pokażę, kto jest przeszkodą i on musi zginąć. Co się stało w pierwszym kościele? Ananiasz i Safira. Oni musieli zginąć. Czy to jest łatwe? Czy wierzymy w takiego Boga sprawiedliwego, który swym ogniem sprawiedliwości, gniewu pali grzesznika, pali tego, który nie przyjął jego łaski oferowanej na krzyżu. Musimy mieć poznanie Boga, jakim On jest naprawdę. Nie możemy odrzucać żadnego atrybutu. Średniowiecze, myślę, że podobnie. Tam ludzie, którzy mieli głosić prawdę, którzy mieli zwiastować dobrą nowinę, głosili właśnie srogiego Boga, który każe i teraz dajcie odpust, to wasze dusze w niebo podskoczą. Takie hasło było, że jak moneta w puszce zabrzęczy, to dusza w niebo podskoczy, coś takiego. I ludzie żyli w niesamowitej presji i lęku i nie znali Boga takim, jakim jest. Przyszła reformacja, w sumie to później powiem, ale nasze czasy. Co się stało w naszych czasach? Coś odwrotnego. Zaczęło się to po II wojnie światowej. Ludzie zaczęli wierzyć w Boga, po prostu, który kocha, który przytula każdego, bez względu na to, co robi, czy bluźni Bogu, czy nie. Kocham Cię mimo wszystko, po prostu przyjdź, ja Cię przytulę. Jak teraz się rozmawia z ludźmi, większość ludzi mówi, że wierzy w Boga, że kocha Boga, że służy Bogu. Pewna siostra ze zboru opowiadała nam o swoich koleżankach z pracy. One mówią, czemu nam mówisz o Bogu? Przecież my mamy Boga. Bóg dał nam męża, dzieci, dom, pracę, wszystko. No, Bóg nam błogosławi. Mam relację z Bogiem. Ale to znowu jest fałszywy obraz Boga. I do czego to doprowadziło? Córka pewnego wierzącego, z którym rozmawiałem, powiedziała, tato, ty jesteś hipokrytą. Jak ty możesz nienawidzieć homoseksualistów? Przecież ty masz kochać wszystkich. Oczywiście nie mam na myśli tego, że Jezus nas powołuje, żebyśmy, nie wiem, palili na stosach tych, którzy czynią nieprawość. Bo po pierwsze, chyba samych siebie byśmy musieli spalić, gdybyśmy wiedzieli, kim jesteśmy bez Bożej łaski. Ale mamy nienawidzieć sposobu życia ludzi bezbożnych. Mamy nienawidzieć tego systemu, tego świata, który kocha pieniądz, który jest zbudowany na pieniądzu, na władzy, na pysze, na pożądliwościach. Mamy tego nienawidzieć, gdyż nasz Bóg tego nienawidzi. A wiecie dlaczego? Dlaczego tak się wydaje, że wielu ludzi, którzy żyją bez Boga, w sumie są dobrymi ludźmi? Dlaczego Bóg ich by miał posłać do piekła? Ale nie zdajemy sobie sprawy, że miłosierdzie Boże blokuje ich grzech, że
nie popłynie w tym grzechu dalej niż miłosierdzie Boże jakby powstrzymuje. Pewien kaznodzieja, Paul Washer, powiedział, czy zapytał przy zwiastowaniu: pomyślcie, czy rodzice wierzący mogliby się cieszyć w niebie, gdyby byli świadomi, że ich dziecko poszło do piekła? Trudne pytanie. Ale musimy zdać sobie sprawę, że w piekle nie będzie żadnego pokutującego grzesznika. Nie będzie grzesznika, który zrozumie, że źle czynił, że nie oddał swego życia Jezusowi i teraz ja, biedny, przepraszam Ciebie, Boże. Nie będzie żadnego takiego. Wszyscy będą bluźnić Bogu. Bo Boża łaska, która blokowała ich zło, ich grzech, zostanie odjęta i wtedy objawi się, kim są w tej diabelskiej naturze, którą otrzymaliśmy po upadku. Bo stary człowiek jest skazany na śmierć i tylko śmierć. Nie ma innego miejsca dla nas bez Boga. Musimy to rozumieć. Musimy to rozumieć. I pozwolić Bogu kruszyć nas, żebyśmy nigdy nie uznawali siebie za kogoś lepszego od bandyty, gangstera, który zabija, który morduje i gwałci. Nie wiemy, dlaczego Boża łaska powstrzymuje u niektórych ludzi bardziej ten napływ zła i płynięcie zła, a u niektórych mniej. Myślę, że na pewno mają wpływ modlitwy, kiedy ktoś się modli o te osoby. Ktoś modli się o Bożą łaskę, o Bożą ochronę, jakieś babcie, dziadkowie, wujki, cioci, sąsiad. Dlatego tak ważne, żebyśmy też słuchali Ducha Świętego, jeśli chodzi o wstawiennictwo. Żebyśmy modlili się, wstawiali się też o Bożą łaskę, o to, żeby powstrzymywał to zło. A w drugą stronę były czasy fałszywego wyobrażenia Boga, ale też czasy, kiedy przyszło prawdziwe poznanie Boga. I wtedy przychodziło przebudzenie. Pierwszy Kościół, przyszło prawdziwe poznanie Boga, kim On jest. Izraelici, którzy byli w Jerozolimie po Pięćdziesiątnicy. Wierzę, że wielu z nich doznało uzdrowienia od Jezusa, doznało tej miłości i tej łaski. Musimy rozumieć, że to nie było byle co spotkać się z Jezusem w Izraelu. Większość ludzi czuło się jak pył. To jedynie faryzeusze czuli się panami, królami, sprawiedliwymi, którzy zasługują na niebo. A większość ludzi czuło się jako gorszej kategorii. A ten niesamowity rabin, prorok, który ma nad sobą Bożą moc, Boże namaszczenie, głosi w mocy, uzdrawia, wypędza demony, on przychodzi do nich. Automatycznie w nich było uniżenie. Poza tym, co było pierwsze przed służbą Jezusa? Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel przygotował drogę. Ludzie również w pokucie przyjmowali chrzest, więc była w nich pokora, była w nich postawa pokory. Ale pomimo tego, jakby ten skrzywiony obraz Boga właśnie świętego, groźnego, gniewnego, bez miłości, miłosierdzia,
sprawił, że oni z radością przyjęli Jezusa, ale nie jako Syna Bożego. A co to znaczy, że oni mieli przyjąć Jezusa jako Syna Bożego? Kim jest Syn? Jest taki sam jak Ojciec. W takim tutaj życiu ziemskim nie zawsze tak jest. Ale wiemy, że Bóg Ojciec i Bóg Syn byli całkowicie jedno. Byli całkowicie jednej myśli, jednego serca, jednego charakteru. Więc oni nie rozumieli tego i nie chcieli przyjąć świętości, sprawiedliwości Bożej. Bo byli tak głodni miłosierdzia i miłości. I dlatego lgnęli do Jezusa, bo jakby nie widzieli tych przejawów gniewu, o których słyszeli wcześniej. Ale co się stało po pięćdziesiątnicy? Kiedy został dany duch, który jest wodą żywą. Wierzę, że w wielu sercach było zasiane ziarno, które Pan Jezus zasiał. I wtedy przyszła woda Ducha Świętego. Duch Święty, który przyszedł z objawieniem tego, kim jest Bóg, kim jest Jezus Chrystus, i wtedy zakiełkowało to słowo. I wydało wspaniały owoc. Nie wydało u wszystkich. Tam czytamy o 3000. Wiemy, że na pewno więcej, ale Pan Jezus miał kontakt z dziesiątkami tysięcy. Nakarmienie 5000 to 5000 samych mężczyzn. Wielu ludzi doświadczyło cudów Jezusa. Widziało Jezusa. Ale nie przyjęli Go. I słowa Jezusa stały się sądem dla nich. Tak jak Pan Jezus powiedział, że nie przyszedł sądzić, ale zbawić. Ale moje słowa was sądzić będą. I nie myślmy, że jeśli Boże Słowo, które słyszymy, zwiastowane, nie wyda owocu w naszym życiu, w sensie błogosławionego owocu, to że to nie było z Ducha Świętego. Wiadomo, może nie być z Ducha Świętego, ale musimy pamiętać, że Boże Słowo wykonuje dwie prace. Albo ku życiu, albo na sąd. Więc czasem lepiej, jakby ktoś się nie znalazł w kościele, bo to słowo, które usłyszy, będzie go sądzić. Chociaż Pan Bóg tak i tak posyła słowo. Ale musimy to rozumieć, że te słowo, które nie wydaje owocu w naszym życiu, jest jakby ku sądowi człowieka, który nie przyjmuje, który jest twardą glebą, który nie zrobił porządku w swoim ogródku, który nie pozwolił Bogu zrobić porządek. Kiedy zastanawiałem się nad deszczem, jak nie ma deszczu, są ziarna posiane, są chwasty, jakieś tam korzonki, nasionka i nic się nie dzieje, póki nie przyjdzie deszcz. I czy Boże Słowo wielokrotnie również o tym nie mówi, że gdy przychodzi duchowe przebudzenie, to ci, którzy są święci, się uświęcają jeszcze bardziej. A którzy są bezbożni i po prostu kochają te różne rzeczy tego świata, te chwasty, to oni jeszcze bardziej będą brnąć w to zło, w ten grzech, w odstępstwo. Dlatego tak ważne, żebyśmy
pozwalali Bogu cały czas wykorzeniać wszelkie chwasty, kruszyć każdą skałę, która może przeszkadzać. Z glebą jest ciekawa sprawa, że można oczyścić ją z kamieni, a po jakimś czasie znowu tam są. Wychodzą wciąż. Myślę, dopóki będziemy żyć tutaj na ziemi, nigdy nasze serca nie będą w pełni takie żyzne, że zawsze coś będzie wychodzić, żeby nas utrzymywać w pokorze. Gdyby Bóg nam objawił całe to zło, które w nas jest, to byśmy się załamali. Nie wiem, co by się stało, ale to jest łaska Boża, że On stopniowo też w cierpliwości, w miłosierdziu objawia, co jest nie w porządku i wtedy mamy poddać się Bogu w oczyszczeniu. Duch Święty został dany, aby przekonywać o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Kochani, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że poznanie Bożej miłości nie jest możliwe, jeśli Bóg nie objawi grzechu, sprawiedliwości i sądu. Nie jest możliwe. Bo z czego? Po prostu Jezus tak mnie kocha i no dobra, no to przyjmuję tą miłość. Będę jeszcze miał kogoś, kto mnie kocha. Czasy, w których żyjemy, mają diabelską, egoistyczną miłość, o której się śpiewa, o której się mówi. Ale kiedy obserwujemy ludzi, to jest miłość do mnie samego. Kochaj mnie, a ja wtedy będę cię kochać. A zrób mi cokolwiek, to już nie będę kochać. A co Pan Jezus uczynił? Umarł za nas, jak byliśmy jeszcze grzesznikami. Niekiedy mówi się w kościołach na podstawie tych dwóch najważniejszych przykazaniach. Miłuj Boga swego całego serca, całej myśli i duszy, a bliźniego swego jak siebie samego. Niektórzy mówią, no musisz zacząć kochać siebie, wtedy będziesz w stanie kochać innych. To nie jest prawda. Pan Jezus powiedział, jeśli nie będziesz miał w nienawiści życia swego. Co to znaczy? Co to znaczy miłować bliźniego jak siebie samego? Myślę, że to, co powiedział apostoł Paweł w Rzymian w 9 rozdziale, to jest to. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała. Czy modliłeś się kiedyś taką modlitwą? Czy tak bardzo kochasz bliźniego swego, że chcesz dla niego to, co tobie zostało ukazane? Czy ja jestem lepszy od mego brata, który nie został zbawiony? Nie. Nie pojmiemy Bożej łaski. Nie pojmiemy Bożego działania. Dlaczego jedni są zbawiani, a niektórzy nie?
ale na pewno nie możemy go oskarżyć o niesprawiedliwość. Ale z drugiej strony musimy rozumieć, jaka to jest niewysłowiona łaska. Niewysłowiona i niepojęta. I nigdy ona się nie stanie pojętą, że ja pojmuję, dlaczego Bóg mi okazał łaskę. Bo ja tak wiele dla Niego uczyniłem, bo Bóg mnie tak wspaniale używa. To jestem na niebezpiecznej drodze. Jak tak mówię. Nigdy nie zasłużę. I to jest, jak to jest wspaniałe, kiedy mogę być nagi przed Bogiem, nic nie mający. Właśnie pastor Paul Washer powiedział, że wyobraźmy sobie reportera, który pyta Żyda, muzułmanina i chrześcijanina, czy pójdą do nieba. No i Żyd mówi, tak, pójdę do nieba. Wykonuję wszystkie zalecenia zakonu, kocham Jahwe, żyję dla Niego, no i pójdę do nieba. Reporter mówi, no to rozumiem, tak, żyjesz wspaniale, świętym życiem, no to zasługujesz na niebo. Muzułmanin powie, poszedłem na ileś tam razy w pielgrzymce do Mekki, modlę się tam 3 razy dziennie, odprawiam różne te tradycyjne święta i tak dalej, w post wchodzę, no i wiem, że pójdę do nieba. No to też rozumiem, no jesteś dobrym człowiekiem, pójdziesz do nieba. A pyta chrześcijanina, a czy ty pójdziesz do nieba? Tak, pójdę do nieba. A dlaczego? Złamałem każde prawo mojego Boga, które mi dał. Zgrzeszyłem wobec Niego tak bardzo. I reporter mówi, ale to ja czegoś tu nie rozumiem. I ty mówisz, że pójdziesz do nieba, a powiedziałeś, że złamałeś każde prawo, które twój Bóg ci dał? I on mówi, bo to dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki temu, że On umarł za moje przewinienia. I tylko dzięki temu pójdę do nieba. I tym się różni chrześcijaństwo od wszystkich innych religii. Nie ma różnych religii, są 2 religie. Chrześcijaństwo i niechrześcijaństwo. Wszystkie inne religie polegają na uczynkach. Oczywiście nie mówię teraz o tym, co ma wypływać z naszej wiary, z naszego przyjęcia Jezusa, bo to automatycznie wypłyną uczynki, wypłynie wdzięczność, miłość. Czy kiedyś zagłębialiśmy się w to, co uczynił Jezus dla nas? Czy modlimy się o to, aby jeszcze głębiej to mogliśmy chociaż cząstkowo, ale pojmować? Pomyślmy, doskonały Bóg, który nie miał w sobie grzechu, przyjął na siebie cały ten brud, to bagno, te obrzydliwości. Musimy rozumieć, że Bóg się brzydzi. Brzydzi się grzechem i grzesznikiem. To jest obrzydliwe dla Niego. Ale z drugiej strony Jego miłosierdzie powstrzymuje Boży gniew. A wtedy na Golgocie Pan Jezus przyjął cały ten nasz grzech. Te wszystkie nasze pożądliwości, egoizm, bunt wobec Boga, samowola, zazdrość, chciwość. To wszystko przyjął na siebie i przyjął Boży gniew. Pozwolił na to, żeby ta doskonała relacja z Ojcem została zerwana. Czy wgłębiamy się w to?
Czy modlimy się: Ojcze, objaw mi to, abym miał jeszcze większą wdzięczność do tego, co Ty uczyniłeś na Golgocie? Czy to traktujemy tak: no, Pan Jezus umarł i teraz się cieszę i raduję, i chwała Bogu. Nie możemy tak podchodzić. Musimy widzieć całość tego, kim jest Bóg. Czym jest ta Boża łaska? Że to nie jest taka płytka, no, po prostu umarł, został przybity i tyle, no. Tam trochę cierpienia. Ale to nie chodziło o fizyczne cierpienie. Największą próbą było odłączenie od Ojca. I dlatego Pan Jezus modlił się w Getsemane. Tak ciężko mu było. Ale wiedział, że Bóg go posłał po to, żeby wziąć na siebie Boży gniew, żeby zostać odłączonym od Boga, a potem zmartwychwzbudzonym jako sprawiedliwy, jako święty, jako baranek, który jest godzien wszelkiej chwały i czci. Kiedy czytałem objawienie Jana, tam jest tyle takiego majestatu Bożego, tyle jest też mowy o gniewu Bożym, który będzie wylewany na tych, którzy odrzucili. Musimy cały czas patrzeć na Boga takim, jakim jest, i rozumieć Go, i chcieć Go poznawać, jakim On jest. W Jego świętym gniewie, w Jego sprawiedliwości, suwerenności, jak i łasce i miłosierdziu dla tych, którzy przychodzą do Niego, wołają o pomoc, pomoc w skrusze. Jest historia w Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus poszedł do jednego z faryzeuszy i tam jedli, i przyszła nierządnica i ona omywała nogi Pana Jezusa swoimi łzami, wycierała włosami. I to jest w 7 rozdziale, 47 wersecie. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. Powiedzcie mi, czy komuś z nas mało wybaczono? Jest ktoś taki? Bo ja na pewno nie jestem taki. Tylko kwestia naszej postawy. Czy pozwoliliśmy Bogu świecić tym mocnym halogenem i pozwoliliśmy Mu poznać nas, jakimi jesteśmy? Czy pozwoliliśmy Duchowi Świętemu przekonać nas o naszym grzechu? Nie sąsiada, nie sąsiadów, nie gangsterów, nie Hitlera, ale moim grzechu, moich pożądliwościach, mojej niegodziwości, zazdrości, egoizmowi. A poza tym, nawet jak nie zamordowałem, Pan Jezus mówi, kto powie głupcze bratu swemu. Poza tym Boże Słowo mówi, nieposłuszeństwo jest gorsze niż czary. Czy podchodzimy do tego tak? Czy naprawdę kochamy naszego Boga? Szanujemy i dlatego chcemy żyć życiem, które Mu się podoba i być Mu całkowicie posłuszni? Czy bagatelizujemy sobie to? A tam, Panie, no wybacz, no, nie byłem posłuszny, no przepraszam, no drugim razem będę.
Jeśli tak traktujemy Boga, to jeszcze Boga nie poznaliśmy. Bo jeśli poznajemy Boga, kim On jest naprawdę, to w płaczu i w pokucie przychodzimy kolejny raz. Panie, znowu zawaliłem. Boże, wybacz. Oczyś mnie. Odnów, Panie. Zewlekaj ze mnie te rzeczy, które mnie wiążą jeszcze. Wyrywaj te chwasty, które diabeł sieje w moje serce, w moje myśli. Jakieś takie chęci posiadania, chęć, nie wiem, sukcesu jakiegoś. Mamy być martwi dla tego świata. Mamy być nadzy przed Bogiem. Jedynie tacy, ubrani w szatę sprawiedliwości Jezusa, zostaniemy zaakceptowani. Jedynie tacy. Nie możemy mieszać czegoś z nas i Jezusa Chrystusa, bo Bóg Ojciec tego nie akceptuje. Więc każdemu z nas wiele odpuszczono. Ale musimy to poznać. Musimy Bogu pozwolić tym światłem Jego świętości zaświecić. Niestety, jako chrześcijaństwo, jako Kościoły jesteśmy bardzo płytcy. Śpiewamy wielkie słowa. Ogólnie mówię. Wielkie słowa o Bożej świętości, a w swoim życiu po prostu jesteśmy nieposłuszni. Myślimy o sobie, o tym, żeby coś tu się dorobić, żeby coś mieć. Musimy pozwolić naprawdę Bogu zbadać nasze serce. I dopiero wtedy pojawia się miłość. Komuś odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komuś zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. Czyli jeśli zdajemy sobie sprawę cały czas tego, jak wiele nam wybaczono, wtedy pojawia się miłość w odpowiedzi. Ta prawdziwa miłość, która kocha i szanuje i zawdzięcza po prostu wszystko i chce wszystko zrobić dla swego Pana, dla swego Wybawiciela. Jeśli nie pozwolimy Bogu objawić nam głębin naszego grzechu, nie będziemy wciąż pozwalać Mu to czynić, to nie będziemy wzrastać w miłości do naszego Pana. Myślę, że znamy ten fragment, kiedy Pan Jezus mówi, że niektórzy powiedzą, że w Twoim imieniu przecież wypędzaliśmy demony wielkie, wiele rzeczy robiliśmy, a On powie, nie znam was. Nie znali Jezusa, nie poznali Jezusa, kim On jest. Próbowali Boga używać dla swojej pychy, dla jakichś złych motywacji. Dlatego cały czas musimy pozwalać Bogu na badanie. Oczywiście tu nie chodzi o to, żebyśmy się martwiali, żebyśmy się biczowali i każdego dnia, Boże, no co teraz złego jest w moim sercu, w moich myślach. Ale żebyśmy mieli cały czas postawę pokory. W tym sensie, że wiedzieć, kim jesteśmy bez Boga. Że nigdy nie zasłużymy na Bożą łaskę. Nigdy. Pan Jezus powiedział, jeśli wykonacie 100% Bożej woli, mówcie, jesteśmy nieużytecznymi sługami, bo wykonaliśmy tylko to, co do nas należało. Pan Jezus dał przykład tego, postawy, jaka ma być w naszym życiu wobec innych. On nie upierał się przy tym, żeby być równym Bogu,
ale zaparł się siebie i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. On jakby odstawił na bok tą chwałę, ten majestat i stał się sługą. Ludzie tego nie byli w stanie pojąć, przyjąć. Dla faryzeuszy to było, myślę, jak rozżarzone węgle, bo oni gdzieś widzieli Bożą obecność na nim, ale wiedzieli, że jak to, ja bym miał pójść do tamtych ludzi albo, nie wiem, tak się uniżyć, żeby jak jakiś sługa umyć innym nogi, to mi mają umywać nogi. A jaką ja mam postawę? Czy mam postawę pokory względem innych? Prawdziwej pokory, która się objawiała u apostoła Pawła, który powiedział, że byłem gotów być odłączony od Chrystusa za braci moich. Zacząłem zadawać sobie pytanie, czy ja jestem gotów, czy naprawdę jestem gotów. Czy mam taką miłość do braci, do ludzi, którzy są wokół mnie, którzy giną bez poznania Boga. Czy jestem gotów wołać, Boże, odbierz mi zbawienie, a daj tamtym ludziom. Bo czy ja jestem lepszy? Nie. Tak jak mówiłem. Więc kochani, tym słowem chciałem nas wszystkich zachęcić do tego, żebyśmy wołali o poznanie Boga takim, jakim On jest. I żebyśmy rozumieli, że nie ma poznania łaski i miłości Bożej bez poznania grzechu, sprawiedliwości i sądu. I to tak do głębi, że naprawdę widzę obrzydliwość tego, kim jestem bez Boga. Kiedy ostatnio też w moim życiu zobaczyłem pożądliwość, która się gdzieś jakby objawiła, powiedziałem do siebie, to właśnie Dawid Heczko, taki właśnie on jest, pełen pożądliwości. To Jezus Chrystus, to Jego życie jest tym wspaniałym życiem. To Jego serce, które daje, nowe serce. Jest tym sercem, które kocha, które lgnie, które jest wdzięczne, które miłuje swego Zbawiciela. I to nie z nas. Nie z nas. Nigdy to nie będzie z nas. Ale tak jak powiedziałem, pragnijmy Boga poznać, jakim On jest. Żebyśmy nie byli tymi, którzy mają obraz fałszywego Boga. I są tymi zatwardziałymi, którzy odpychają Jezusa Chrystusa. I idą tą swoją drogą w przekonaniu, że idą drogą światłości, ale nie poznali Boga, jakim On jest, tylko czczą swojego Boga. Myślę, że jeszcze na koniec właśnie przeczytam z Rzymian. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności, nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia,
lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Amen.